Na tej wystawie baner jest punktem wyjścia, pretekstem do szerszego spojrzenia się na świat reklamy, na ten chaotyczny świat, który opanował przestrzeń publiczną. Tak u mnie baner Jolanza opanowuje przestrzeń galerii, elewacje oraz przystanki w ramach postoju na sztuki. Obrazy nie kopiują reklam, nie kopiują banerów, ale wprowadzają nas w ten chaotyczny świat. Zapraszam również do wynajęcia jednej z gablot przystanków, w której można zamieścić swoją sztukę. Działalność artystyczna Adriana Kępy już od 2016 roku koncentruje się wokół zagadnień przestrzeni publicznej. Jego rozbudowane instalacje, działania w przestrzeni, rysunki sytuacyjne wchodzą w dialog i relacje nie tylko z przestrzenią, ale i odbiorcą. Nastawione są na poszukiwanie relacji między sztuką a codziennością. Sztuką a miejscem, czasami nie miejscem. Wystawa utkana jest z billboardów, z wielkoformatowych obrazów, z fotografii prezentujących polską przestrzeń publiczną, a wszystko to przefiltrowane przez wrażliwość artystyczną i wrażliwość malarską Adriana Kępy. Wszystkie elementy, wszystkie obiekty prezentowane na wystawie, no może prawie wszystkie, zostały zamontowane na tak zwanych trytytkach. Tych plastikowych opaskach zaciskowych, które używane są w przestrzeni publicznej do montowania wielkoformatowych reklam. To bardzo ciekawy zabieg, który stosuje artysta. Wystawa to głos krytyczny, ale nie bez czułości i wrażliwości. Bliżej artyście do socjologa czy antropologa badającego istotę obrazów w przestrzeni publicznej, ich wzajemne relacje i proporcje, niż do relacjonującego zjawisko publicysty czy walczącego aktywisty. Jest w tym działaniu i fascynacja, i ciekawość, ale i odrobina irytacji i zniecierpliwienia wobec obrazów, które wychodzą na ulicę. Uzupełnieniem i niejako komentarzem do wystawy w przestrzeni galerii im. Jana Tarasina jest prezentacja w przestrzeni publicznej na kaliskich przystankach autobusowych. To tam Adrian Kępa proponuje sztukę reklamy. W ramach postoju ze sztuką można obejrzeć obrazy, które w swojej stylistyce przypominają te, które znamy z reklam chwilówek, marketów czy biur podróży. Ale reklamy, obrazy Adriana Kępy odnoszą się do relacji ze sztuką, z odbiorem sztuki i z funkcjonowaniem sztuki w świecie. Wystawa, którą dla Państwa przygotowaliśmy, jest tak naprawdę przestrzenią bezpiecznego szoku i pożądanego wstrząsu. Sztuka abstrakcyjna w XX wieku podejmowała trud uobecniania tego, co nieobecne. Awangarda oswajała nas z różnorodnymi formami i językami oporu. Jakie zadanie dzisiaj stoi przed artystą w świecie, w którym, parafrazując zdanie, gorzkie zdanie z serialu Rok za rokiem, wszyscy chcemy kupić t-shirt za 1 funta? Jak w tym kontekście budować dzieło sztuki? Czy prowokacja, którą podejmuje Adrian Kępa, odwraca naszą uwagę w stronę myśli artysty, tej, którą potrzebujemy przeżyć w tym obszarze niemocy? W tym przypadku dotykamy problemu kultury wizualnej w naszym kraju i pytamy o to, czym dzisiaj jest obraz. Adrian Kępa mieszka i pracuje w Kaliszu. Na swoim koncie ma udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Swoje prace prezentował w Sopocie, Toruniu, Warszawie. Bardzo cieszę się, że w Kaliszu, w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, możemy wspólnie podjąć dyskusję nad problemami funkcjonowania dzieła sztuki i kreowania naszej wspólnej przestrzeni, w której żyjemy i mieszkamy.